No, cześć wszystkim. Dzisiaj będzie o różnicy pomiędzy słowo seks, rzeczownik, a słowo gender. Um, to jest bardzo, bardzo ważna różnica. Więc od razu wytłumaczę na początku wideo, bo to jest najważniejsza kwestia ponieważ gender to jest temat zastępczy to jest kwestia zastępcza, która służy po to, żeby nas skłócić, a gender to jest słowo polityczne, socjologiczne. Co to znaczy, możesz się nazywać, jak tylko ci się żywnie podoba, i dlatego uważam, że ludzie, którzy są ze środowiska genderowcy, ze środowisk lewicy, oni absolutnie mają rację, że gender jest nieobliczalny. Nieobliczalna ilość genderów jest na świecie, ponieważ to jest tylko limitowane naszą imaginacją. Ponieważ gender to jest słowo socjologiczne, to jest słowo polityczne i możemy mieć tyle genderów, ile sobie wyobrazimy. Gender um, to jest po prostu tak, jak ty się chcesz nazywać. Jeżeli jesteś mężczyzną i chcesz się nazywać jako. Kobieta, proszę bardzo. Jeżeli jesteś kobietą i chcesz się nazywać jako mężczyzna, żeby cię nazywali jako mężczyznę, okej, okay, nie mam z tym problemu. Jeżeli jesteś mężczyzna i chcesz się nazywać bojowy helikopter, apache, nie ma problemu. Jeżeli chcesz się nazywać my little pony, jestem małym źrebaczkiem, bardzo fajnie. Jeżeli chcesz się nazywać pszczółka Maja, jesteś dziewczynką, świetnie, nie mam z tym problemu. To jest, psychologicz... to jest um, słowo socjologiczno-polityczne. Okej. Okay? Natomiast słowo seks to jest rzeczownik, nie czasownik. Mówię teraz o języku angielskim, nie wiem jak jest w polskim i innych językach, ale w języku angielskim seks to jest słowo biologiczne, to jest słowo naukowe. To jest słowo biologiczne i naukowe, naukowo-biologiczne, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Seksy są tylko dwa: mężczyzna i kobieta. Ponieważ tak jest w biologii, ok? A. Jest jeszcze trzeci seks, które mają jakieś tam bardzo zwierzątka, takie, które mają parę celi, i to nie jest ani kobieta, ani mężczyzna to jest to, czy ono. Ale to nie mówimy na poziomie saków, to jest zupełnie co innego. Więc seks to jest słowo naukowe, to jest słowo biologiczne. Dlatego identyfikujemy się jako mężczyzna, czy kobieta. Więc. Lawrence Owen zrobiła film o, o nagłośnieniu sprawy. A na YouTube jest ten sam film na być. Podam linki o historii pewnego dziecka i pewnego ojca w Kanadzie. Więc co się stało? To jest um, akcja dzieje się w Kanadzie, Brytyjska Kolumbia. Akcja dzieje się teraz. To jest, jak widzimy, marzec 16-2021 to jest ojciec Richard Hogland. Y, biedny człowiek, bardzo mu współczuje. Więc jaka jest historia tego? A um, Historia jest taka, że w 2020 grudzień Richard Hogland, czyli ten ojciec, został poinformowany, został nadany mu rozkaz sądowy, nakazanie z sądu brytyjskiej Kolumbii, sędzia Francesca Marzari, że on musi kooperować w tranzycji seksu swojej dziewczynki, ponieważ a. Dziewczynka, która miała 12, później 13, później 14, a teraz 15 lat, podjęła decyzję, że chce być mężczyzną. I on dostał nakaz, że musi kooperować w tym procederze, w tej procesie, i dostał rozkaz z Sądu, sądu Brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie, że nie ma prawa nazywać jej po żeńsku. Czyli takie słowa jak ona, córka, jej, on nie ma prawa używać. Jak rozmawia ze swoją córką. I to jest, i to jest, moi drodzy, rozkaz Sądu Najwyższego, Supreme Court, Najwyższy Sąd Brytyjskiej Kolumbii. Okay? Później jest tylko Najwyższy Sąd Kanady. Więc to jest Sądu Prawie Najwyższego, Najwyższa Instancja Sądowa, druga najwyższa Instancja Sądowa w Kanadzie. Rozkaza po prostu mówić, żeby, rozkazał ojcu mówić do swojej córki, on jego okay. i ma współpracować z tym, ma kooperować. Idziemy dalej w tym artykule. Um, Hogland zauważył, Richard Hogland zauważył, że jego córka w szkole jego córki uh, dawali artykuły i propagandę, materiały, agitprop, sogi raz dwa trzy. sogi raz dwa trzy, to są oczywiście w każdym kraju to jest, w Polinie prawdopodobnie też. A jeżeli nie na poziomie rządowym, tak jak w Kanadzie, to na poziomie NGA, czyli Non-Governmental Organizacje, takie jak Sorosza i tak dalej. A to na pewno macie w swoich szkołach, wy nawet o tym nie wiecie, ale są. I są specjalne naucycielki, naucyciele, którzy to po cichu, żeby was nie informować, wkładają waszym dzieciom. A, dlatego następna decyzja sądowa we Francji była arcyważna, ponieważ we Francji nakazali, rząd nakazał, że dzieci muszą chodzić do szkoły francuskiej publicznej. Muszą chodzić do szkoły. Jest nakaz. Nie ma tak, że na przykład w Ameryce można wybrać dziecko, żeby, chodziło, żeby nie pusić dziecko do szkoły, tylko samemu uczyć, samemu uczyć w domu. Nie ma takiej możliwości we Francji. Nie wiem, czy tak jest w Polsce, ale że tak samo jest. To jest bardzo źle, ponieważ to oznacza, że nie macie żadnej kontroli nad swoim dzieckiem. Elity mają kontrolę wtedy nad waszym dzieckiem. Ok? No i to SOGI 1, 2, 3. jest oczywiście te słowa. I tak jak powiedziałem, że słowo seks kontra słowo gender to są dwa różne stwierdzenia. Więc jeżeli jest dziewczynka i chce się nazywać jako chłopiec, to jak masz 5, 6, 12, 15 lat, to przechodzisz pewne zmiany, pewne zmiany, przechodzisz przez to przekwitanie, dojrzewanie, zmieniać się mózg i to jest absolutnie normalne. A jak chcesz być astronautą, chcesz być postacią w filmie rysunkowym, jakimś anime, czy chcesz być inną płcią, ja to uważam za całkowicie normalne, jak dziecko ma 12, 13, 14, 15 lat, a nawet 9, a nawet 5. Moja mama mówiła mi, że była dziewczynka, która miała 6 lat czy tam 5, nie pamiętam, i była, cyt cytuję, zakochana we mnie i mówiła, że chce sikać tak samo jak on. <laughs> A, I miała tam 5 6 latek. I to jest absolutnie normalnie dla dzieci. A um, co jest nienormalne, uważam, że ten program bardzo, bardzo popiera. A jeszcze powiem moje stanowisko polityczne, personalne na homoseksualizm i lesbianizm. Nie mam nic przeciwko temu. Pewien procent społeczeństwa, mężczyzn i kobiet rodzi się, że oni chcą kochać inaczej. Pewien procent społeczeństwa jest nacisk, zmieniają się pod wpływem swoich rówieśników, swoich Agitpropu i tak dalej. To jest inny odsetek, że zmieniają się i kobiety stają się lesbiankami czy biseksualne, ponieważ jest nacisk na internecie na żeby się kobiety całowały, bo to jest takie cool, trendy, modne itd. i chłopaki to lubią, nie? Więc dużo kobiet się a, zmienia właśnie na biseksualne albo mówią, że są lesbijkami, żeby być y, takie cool i trendy. Um, I to jest inny odsetek, ale pewien odsetek społeczeństwa to jest co innego, takie jak ci ludzie się zmieniają, żeby politycznie się dopasować. Ale pewien procent społeczeństwa, mężczyzn i kobiet rodzi się, że kochają inaczej po prostu. I nie ma, ja nie mam z tym żadnego problemu. Chcesz być homoseksualistą, chcesz być lesbijką, to jest twoja. Twoja wola, ja i rząd nie mamy z tym nic wspólnego, kochaj inaczej, rób co chcesz, jak nikogo nie ranisz, um, nie, nie wykraczasz poza prawo. To jest absolutnie super cool i, i rób sobie co chcesz. I nie mam z tym problemu. Natomiast a, i tak samo z genderem, które y, jest pojęcie, tak powiedziałem poprzednio, polityczno-socjologiczne, gender, jeśli jesteś mężczyzną i chcesz się, żeby nazywali Cię jako kobieta. że jesteś kobieta i chcesz, żeby cię nazywali jako mężczyzna i chcesz zmienić nawet swoje imię nic, nic mi do tego. Nic mi do tego, jeżeli nie jesteś dzieckiem, jeżeli jesteś dorosły. Ok? Żeby zmienić swoje imię, uważam, powinieneś być dorosły, bo inaczej decydują o tym rodzice. Ok? A, natomiast czy mam problem? Mam problem, jak jest dziecko 10, 9, 12, 13, 14, 15 lat, nawet 16, i podejmuję decyzję o zmianie płci. To nie jest zmiana genderu. To jest zmiana płci. I chciałem tutaj zauważyć, właśnie to jest kluczowa kwestia tego artykułu, która właśnie podaje różnicę między gender a seks. Rzeczowniki w języku angielskim. Córka nie zmienia gender, bo gender zmieniają masę ludzi w szkole. Ok? To jest normalne. Córka zmienia swój seks biologiczny. Nie zmienia gender, zmienia seks. Kładę bardzo duży nacisk na to. Jeszcze raz powtórzę, córka nie zmienia gender. Ja mogę gender zmienić teraz. Nie mówcie do mnie Timo, mówcie do mnie Timosza. Timoszanka. To jest jak najbardziej legalne. To jest zupełnie odwrotnie niż zmiana seksu biologicznego, gdzie idę na zabieg chirurgiczny i obcinają mi jaja i fiutka. I wtedy naprawdę staję i, i dają mi ym, koktajle chemiczne, żeby mi wyrosła cipka. Nawet można zrobić zabiegi chirurgiczne, żeby zrobić sobie tam dziurkę. Ok. I takie zabiegi się robi. Jakie jest swoje zdanie na to? Jestem jak najbardziej za, jak jesteś dorosły, jak masz 18 lat plus rób co tylko się żywnie podoba. Rób sobie zabiegi chirurgiczne. Nie ma. Jesteś dorosłym człowiekiem już. Nie mam prawa się wtrącać do tego. Okay? Rząd nie ma prawa się do tego wtrącać. Natomiast jak jesteś poniżej 18, jeżeli masz 15 lat, tak jak w tym wypadku. To decydują o tym rodzice. Obydwoje rodzice. Okay. Więc co się dzieje w tym wypadku teraz? <laughs> Liczba mnoga, rodzice. Dlaczego to mówię? Idziemy dalej. Więc a, Nie wiem, czy to już powiedziałem, bo <laughs> nagrywałem to wideo parę razy i zapomniałem już, czy bym mówiłem o tym. Więc Ryszard zobaczy, że jest propaganda SOGI raz, dwa, trzy. A w tej szkole która jest propaganda transgenderowców, a siódma klasa, to jest, nie wiem, które to jest rok, czy 12 lat na dziecko, czy 13, 14. Ryszard zauważył, że Yearbook, Yearbook to jest taka księga, która jest wydawana co roku w, w każdej szkole w USA i w Kanadzie i tam są różne fajne artykuły, co się wydarzyło w naszej szkole fajnego a, oraz y, wszystkie dzieci, które chodzą do tej szkoły, mają swoje zdjęcie profesjonalnie wzięte i mają imię nazwisko i swoje zdjęcie tam. To jest taka pamiątka, bardzo fajna. Bardzo fajna. A, mam cztery takie yearbooki z mojej szkoły, z mojego liceum i pamiętam i mi się teraz nawraca czasami, jak coś tam, nostalgia wróci, to wezmę taką książkę i zobaczę, o, pamiętam tego, ciekawe, co się z tym człowiekiem teraz dzieje, o, pamiętam ją, o, moja pierwsza miłość i tak dalej, i tak dalej. Aha, więc a, on zobaczył, Ryszard zobaczył, że je, jego córka ma męskie imię w tej księdze. I był artykuł o jej jego córce, że się socjalnie, zrobi robi socjalną tranzycję. Socjalna tranzycja to znaczy, że zmienia imię. No to dobra, niech sobie zmienia, bez pozwolenia rodziców, bez pozwolenia ojca, ale raport był. A o jego córce w tej księdze, i prawdopodobnie matka jest rozwiedziona, bo widzę, że matka to jest kompletna wariatka, ponieważ matka jak najbardziej popiera to, że córka zmienia się na mężczyznę. Tak, to są kobiety nowoczesne na Zachodzie i w Polinie też, nie myślę, że jest inaczej. A to są właśnie takie kobiety. No i okazało się, że był report w tej księdze, w tym yearbooku, a który powiedział, że psycholog Wong. Pracuje nad tym, żeby dać jego córkę do szpitala, do endokrynologii i że jego córka dostaje treatment. Dostaje już. Lekarze pomagają w zmianie seksu, w zmianie płci. Więc, jak to powiedzieć, na polski, właśnie przypomniało mi się, gender to jest co innego niż płeć. Po angielsku seks to jest płeć. Teraz to ma sens, mi się wydaje. A płeć są dwie: gendery są niezliczone. Ja jestem helikopter bojowy Apache, jestem bardzo dobry w użyciu na czołgi sowieckie. Proszę mnie użyć w następnej wojnie. A, natomiast, jako płeć czy seks, jestem mężczyzna. Tak to działa, ok? Już prościej tego nie mogę tłumaczyć. Płeć to nie gender, gender to nie płeć, mimo że y, tak samo jak w Polsce, tak samo jak w Kanadzie, tak samo jak we Francji, we wszystkich krajach to się równa, ponieważ nasz język został zaatakowany przez wrogów ludzkości. Ok, więc y, Ryszard, zaalarmowany, y, odkrył, że jego dziecko jest poddawane y, zabiegom w szpitalu, żeby zmienić z dziewczynki na chłopca. Dziecko wtedy miało 14 i teraz ma 15 lat. A więc a, y, sędzia Mazari z y, y, Supreme Court, y, z najwyższego sądu brytyjskiej Kolumbii, już czytałem to y, nakazało, rozkazało ojcu używać słów y, nie używać słów żeńskich, ona jej córka takich słów nie można już używać y, według y, dla ojca, bo tak nakazała sędzia z sądu i um, ojciec, ojciec ciągle mówi, że to jest moja córka, ja ją kocham, i tak dalej, i tak dalej. No takie głupoty, ojciec mówi, nie no, ojciec, ojciec jest zupełnie potrzebny w rodzinie, prawda? A więc ten człowiek został aresztowany. A ojciec został aresztowany, ponieważ mówi córka, ona, jej rzeczy. Więc został aresztowany i poszedł do więzienia. OK, tak jest. A idziemy teraz dalej. A to jest następny artykuł, na którym ten Breitbart się bazuje, więc tu jest właśnie to napisane, że policja przyszła do domu tego ojca i miała warrant, czyli miała pismo od sądu i jest pan aresztowany, ponieważ pan nazwał swoją córkę jako córkę, używa pan słowa "ona" i używa pan słowa jej i ją, her, ok? Daughter, she and her. Więc jest pan aresztowany. Proszę się odwrócić. Teraz pana damy kajdanki, idziemy do więzienia. Ja nie mówię tego, że to jest żart, ok? To jest marzec 16 20, to się teraz wydarzyło w Kanadzie, ok? Jest pan aresztowany, bo pan nazywa córkę jako ona, jej i pan mówi do niej per córka. Jest pan aresztowany. Tutaj jest napisane, że ona ma 14 lat. Nie 15, ok? Więc dziecko ma 14 lat. Może teraz ma 15, może akurat była zmiana. Więc dziecko ma 14-15 lat. I podjęło decyzję o zmianie płci, zmianie seksu i zmienia seks. A ojciec nie ma w tym nic do gadania. Mało tego, sędzia wydał tak zwany gag order. Gag order to jest coś takiego, że zabrania się mówić o tej sprawie publicznie. Ojciec dostał rozkaz, że nie ma prawa mówić o tej sprawie publicznie. Ponieważ 14-letni transgenderowy chłopiec prosi sąd o protekcję, żeby chronić go. W... 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 Tutaj pisze go. Więc w sądzie kanadyjskim mówię, że to jest transgenderowy chłopiec i używają słowa his, czyli jego. I prosi o wsparcie, prosi przez restrykcję jego ojca o protekcję przed jego ojcem. I tu używamy słowo jego, on, chłopiec. Więc ja już całkowicie zbaraniałem, ale to żyjemy w popierdolonym kurwa świecie. OK? Taki jest świat. I wy nie myślcie, że to w Polinie tego jeszcze nie ma i powiecie: O, u nas to nie przyjdzie. W Kanadzie też tak kurwa myśleli. I w Ameryce też. I we Francji, i w Niemczech też. A jednak kurwa przeszło. Ale u nas jest katolicki. Katolicki to jest wroga organizacja, która zrobi wszystko dla pieniędzy i dla politycznego, dla politycznych wpływów, żeby przeżyć. I oni mają was w dupie. OK? Katolicy i Kościół Katolicki to nie jest polska organizacja, to jest. Kościół rzymskokatolicki, co w samym słowo dla debili już mówi, że to jest lokacja Rzym. Rzym chyba ostatnio, jak poradzałem, to nie jest w Polsce, prawda? Rzymskokatolicki i to jest Watykan, ma swoją stolicę światową i on ma w dupie Polskę i Polińczyków, ok? Więc to jest wroga organizacja, a oni, oni się temu myślicie, że oni pójdą przeciwko temu, jak zobaczą, co się święci? Nie pójdą, ponieważ oni chcą, żeby ta organizacja przeżyła w Polsce bo chcą gwałcić wasze dzieci i zbierać pieniążki. Po to jest właśnie kościół katolicki. Tfu. Anyway. Więc w tym gag order, czyli zamknąć ryja. To jest legalny, legalny rozkaz zamknąć ryja. Ok, Sąd może powiedzieć, że nie masz prawa mówić medium. Ok, Więc a, ten ojciec ma zakazane per dawać persuazję swojemu dziecku, żeby nie brało, a nie zmieniało, nie zmieniało swojego seksu. Gender dysforia. Ponieważ gender dysforia to jest choroba psych psychiczna, gdzie właśnie mężczyzna myśli, że jest kobietą, a kobieta myśli, że jest mężczyzną. To jest choroba psychiczna, to psychologowie już dawno znaleźli, więc a teraz y oczywiście to zostało zmienione, że to nie jest choroba psychiczna, to jest absolutnie normalne. Ponieważ psychologia jest narzędziem, i to jest narzędzie używane do naszego. przeciwko nam. Um, więc um, ojciec został rozkaz, żeby już nie przeszkadzać. On nie może perswadować, nie może rozmawiać ze swoim dzieckiem i próbować a przekonać swoje dziecko, żeby nie zmieniało płci, żeby nie brało tych w szpitalu, tych treatment, tych leków i tych zabiegów. A nie może też nazywać swoje dziecko przez y, imię, które zostało mu nadane, jak było narodzone, ok? Więc, bo teraz dziecko zmieniło imię z żeńskiego na męski, ok? A i co jest jeszcze najważniejsze tutaj? To to, że gag order to oznacza, że a, ojciec nie może się komunikować sam albo przez y, inną osobę. Albo przez jakąś organizację z mediami. Nie może informować o tej sprawie media. Bo będzie aresztowany. Czy widzimy, jak działa Gag Order? Gag Order działa tak, że jak się popełnia niesprawiedliwość, jak jakieś hmm, kadra szorosza, bo hmm, w Polinie będzie, w Polsce będzie inaczej. Nie, durnie jebane, ok? W Polinie, tak, w Polinie działają organizacje szorosza, Ciągle działa Stefan Batory Fundacja. Ciągle działają inne fundacje, o których wy nawet nie wiecie i działają, yy, robią kadry i kadry idą do szkół waszych dzieci i kadry idą jako sędziowie i nawet PiS nie mógł sobie poradzić z sędziami, prawda, bo ci sędziowie, te ścierwa w Polińskie, te zdrajcy narodu, którzy zostali wpakowani za Tuska i za, jak rządzili nie Polacy, jak rządzili, yy, Eurokoło zrządził, te kadry ciągle są jako sędziowie. I oni są już, oni dobrze wiedzą te kadry, którzy są zdrajcy narodu, oni nie powinni być sędziami, to są ścierwa, to są zdrajcy narodu, a ci sędziowie, którzy ciągle są na tych stanowiskach, to są kadry. I ciągle się kształci nowe kadry. I teraz jest łatwiej, ponieważ jak w takiej szkole jest już coraz więcej nauczycieli, które są kadry, no to oczywiście tej szkoły będą brali więcej nauczycieli, które są kadry. A jak ktoś będzie myślał, cytuję, normalnie, okej, okay, no to zostanie wypierdolony jako hater, jako um, ktoś, kto nienawidzy genderów i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się coś znajdzie, nie? Tak samo w sądach i sądach najwyższych. W polinie. Jak jest dużo kadr, to te kadry będą pracowały głównie też na to, żeby jak najwięcej innych kadr z tych organizacji, które wykluwają, z tych NGO, Orosz i innych, Fundacja Batory i tak dalej, żeby jak najwięcej sędziów było właśnie tych kadrowych, nienormalnych ludzi. Czy ciągle myślicie, że w Polsce tego nie będzie, jak wasze szkoły i wasze sądy są już okupowane? To nie są polskie, są wrogie wam? Puknijcie się w czoło, Polińczycy, co? To będzie za 5-10 lat, najpóźniej. Ok, więc tutaj kadra, czyli ten sędzia, yy, powiedziała, że absolutnie ojciec nie może się kontaktować z żadnymi mediami i nagłaśniać tej sprawy, To będziecie aresztowani. I to jest absolutnie legalne. W USA także kraju wolności. Ponieważ sędzia może nadać takie prawo. I w Kanadzie to właśnie zostało wykorzystane. Jak Wam się to podoba? Jesteście ojcem, czy matką, i wasze dziecko, dziewczynka zmienia płeć, zmienia seks. Chce być mężczyzną. Ma 13 lat, ma 14 lat. Okay? Idzie do szpitala, bierze jakieś hormony. Operują na niej. Sędzia zakazuje wam wtrącać się do tej sprawy. Mało tego, zakazuje wam informować media o tej sprawie. Mówi, sędzia po prostu powiedział: zamknijcie ryje. I to jest legalne stwierdzenie. Zamknąć ryja, bo jak nie, będziecie aresztowani. No i ojciec, ojciec został aresztowany. Idziemy tutaj na następny artykulik. A więc ojciec, oczywiście zdesperowany, ten Robert. Um, dał, dał dwa wideo na, na YouTube, um, kanadyjscy komentatorzy polityczni na YouTubie, um, więc um, oni zostali zastraszeni, ci na YouTube, że będzie litygacja, że zostaniecie podani do sądu, jak nie usuniecie tych wideo. Więc pierwsze wideo zostało natychmiast usunięte, ponieważ ten człowiek po prostu chce żyć, nie chce być, pójść do więzienia, bo tak działa w wolnym kraju, Kanada, tak samo działa w USA, Natomiast druga osoba, to drugie wideo, Lara Lynn Thompson, też została oczerniona i też została zagrożona tym, że pójdzie do więzienia ale nie zdjęła tego wideo. Natomiast, ponieważ sędzia w Kanadzie, ta Mazara, ścierwo, dało ten gag order, więc to wideo YouTube legalnie nie, jest, nie może być grane w Kanadzie. I legalnie nie jest dopuszczalne w Kanadzie. Jak się logujesz z Kanady, idziesz na YouTube'a i chcesz zobaczyć to wideo, nie widzisz go. Jest napisane, zakazane w Twoim kraju wytwarzanie tego filmu. OK? Tak to działa. Więc sam um, teraz może pójdziemy. I to jest ta cała sprawa, ok? Więc widzimy, co się dzieje. Um, dziecko 13, 12, 13, 14 lat zdecydowało się zmienić płeć. Matka jak najbardziej za, ojciec przeciwko. Ojciec dostał rozkaz rządu, że nie może wpływać, nie może przekonywać swoje dziecko, żeby zmieniał płeć. Ojciec nie może rozmawiać z swoim dzieckiem, został po prostu rozkaz sądu nie rozmawiać ze swoim dzieckiem. Nie przycholi go o zmianie płci, bo pójdziesz do więzienia, i ojciec poszedł do więzienia. Ojciec nie może używać słów ona, córka, kobieta, dziewczynka, jej używa te słowa i poszedł do więzienia. Teraz poszedł do więzienia, dzisiaj. Okay, marzec 16, 15, 16, 17. A um, I co jest bardzo, bardzo ważne. Z tego wideo, jak już wszystko zapomnijcie, to chociaż to, żeby było najważniejsze dla Was z tego wideo, żebyście zapamiętali, że są dwa słowa, które sobie kurewsko musicie zapamiętać. To są dwa różne słowa, które mają dwa różne znaczenia. W Ameryce jest seks, po polsku to jest płeć. Płeć to jest słowo biologiczne. Płeć to jest słowo naukowe. Ile jest płci dwie, przynajmniej wśród ssaków: mężczyzna i kobieta? Gender, słowo które zostało wymyślone przez wrogów ludzkości i napłynęło do nas z Zachodu, skąd całe szambo zalewa cały świat. Zachód to jest teraz wróg ludzkości. Gender natomiast to jest słowo socjologiczne, polityczne i absolutnie lewicowcy, lewica i ci, co uważają, że, nie ma, że to słowo nie ma żadnych limitów, że jest nieograniczona ilość gender, absolutnie mają rację, ponieważ gender jest limitowany tylko przez naszą imaginację. Okay? Dlatego absolutnie ma sens jak na formie rządowej, na przykład albo na formie do pracy, jak was przyjmują, absolutnie, le, absolutnie to ma sens, jak są dwie rubryki, i w jednej jest płeć, jaki masz seks, jaką masz płeć, a w drugiej jest gender, jak chcesz być nazywany. I to jest absolutnie dla mnie normalne, ponieważ to są absolutnie dwa różne słowa które zostały zaatakowane i teraz te stwierdzenia, te słowa zostały zazębione, że jedno i drugie się w... topią, topią jedno słowo w drugie, co jest specjalnie zrobione przez wrogów ludzkości, ponieważ nasze języki, tak samo jak angielski, tak powiem American English, czyli amerykański, angielski, jak też polski, jak też niemiecki, w każdym kraju jest to samo, że gender zaczął być stosowany jako płeć. Specjalnie, specjalnie. No, i cóż, a tutaj, tutaj są kadry, to jest ten doktor Wong. Doktor Wonga miał inną sprawę, właśnie on właśnie specjalizuje się w tych sprawach, gdzie eee, to jest chyba właśnie ta sprawa, gdzie są pseudonimy. Specjalizuje się w sprawach transgenderyzmu, to jest ten człowiek, a ten człowiek jest kadra polityczna, to jest, tak, to jest psycholog. Psycholog, kadra polityczna, to są wykluwani ci ludzie w organizacjach wrogich nam ludzkości, organizacja Sorosza, tak zwane non-governmental organization, pozarządowe organizacje. Jest tego pełno w Polsce. Jeszcze raz Wam powiem, że jeżeli jesteście durnie, jesteście durni Polińczycy i myślicie, że u nas w Polsce to nie przejdzie, to się grubo mylicie, ponieważ szkoły, kadry są wykluwane i kadry są raz po raz obsadzane w szkołach Waszych, tak samo jak kadry są obsadzane, nieżeli nie powiem, rządzie. Morawiecki, którego dzieci idą do szkół Laudera, gdzie Christmas, Boże Narodzenie jest nieobchodzone, natomiast Purim jest. I w szkołach Laudera, właśnie. A wykluwane są kadry na <śmiech> polskie, <śmiech> polskie, polskie, tak? Polskie elity są tam wykluwane, ok? W szkołach Laudera. I nie myślisz, że to Kaczor rządzi w Polsce, to rządzi Morawiecki. Okej? Okay? Kaczor to idiota. Ok? rządzi Morawiecki, a Kaczor jest po to, żeby wszyscy go nienawidzili wytykali palcami, a Morawiecki działa. Ta kadra działa, okay? A więc to jest kadra, to jest psycholog, a tutaj mamy książeczkę, to jest gejowate, więc to jest OK. A i ten doktor powiedział coś takiego, że skłamcie rodzicom, że chcecie popełnić samobójstwo, jak wam, nie dają, jak wam nie dają pozwolenia na to, żebyście poszli do szpitala i dawali wam? Treatment, treatment to jest. Um, przepraszam. Treatment to jest zabieg. Jak wam nie pozwalają zmieniać płci, ok? Jak wam nie pozwalają brać pastyle, jak wam nie pozwalają pójść na zabieg chirurgiczny, to skłamcie. Zróbcie to, fejkowacie, fake, ok, że będziecie, że popełnicie samobójstwo, czyli kłamcie do swoich rodziców, powiedział ten psycholog. To są kadry, tak działają. Ale u nas w Polsce to nie przejdzie, panie, bo u nas w Polsce jest Kościół Katolicki i my tego nie. Tak samo myśleli Kanadyjczycy. I tak samo myśleli Amerykanie. 10 lat temu tego to niemożliwe było, żeby coś takiego powiedzieć. W telewizji by wyśmiali coś takiego 10 lat temu. We Francji, w Niemczech. Polska jeszcze nie jest taka progresywna. Jeszcze nie jest 100% Polin, ale za 5-10 lat to przejdzie. No, życzę Wam fajnej przyszłości. Bye bye, Polinczycy!